Zatem Lwów, miasto bardzo mi bliskie, ponieważ od Lwowa pochodzi moja mama. 50 kilometrów, ale ziemia lwowska, prawda? Ta miejscowość, w której ona się urodziła, znajduje się w tej chwili tuż za granicą, niestety po stronie ukraińskiej. Otóż... Jak się nazywa? Strzelczyńska ta miejscowość się nazywa. Otóż, kiedy byłem po raz pierwszy w Lwowie, miałem lat 5 lat, byłem małym chłopcem, to był rok 71. I wtedy pamiętam, że to miasto wywarło na mnie strasznie niedobre, bardzo, bardzo ponure wrażenie. Pamiętam jak dziś cmentarz Luczakowski, na który poszedłem z moim ojcem, rozjeżdżony przez buldożery, grób konopnickiej z rozbitym, proszę Państwa, zdjęciem naszej poetki. Mówi ojciec, patrz jak szanują nasze groby. Pamiętam jak dziś tę chwilę ponurą, ale też chwile były dobre, na przykład moimi ukraińskimi kolegami grałem na podwórku w piłkę. Porozumiewaliśmy się różnymi, nasze języki są dość podobne, porozumiewaliśmy się łatwo, zresztą chłopcy, którzy grają piłkę, mają kontakt bardzo ułatwiony. Wróciłem z Lwowa i przez lata, nie byłem już nigdy w tym mieście, ale słyszałem opowieści mojego wujka o Lwowie, który mówił mi, że Lwów to było miasto przepiękne, rozśpiewane, miasto oczywiście polskie, miasto, w którym obok siebie żyły w zgodzie i w tolerancji trzy narodowości. Przede wszystkim Polacy, którzy stanowili 65% Lwowa, Żydzi, około 30%, i Ukraińcy, których było znacznie mniej, ale którzy też stanowili ważną grupę narodowościową. Zatem mój wujek, brat mojej babki, czyli mój taki cioteczny dziadek, opowiadał mi niezwykłe historie o tym wspaniałym polskim mieście. A ja pamiętam jako dziecko tylko ten rozjeżdżony buldożerami zniszczony cmentarz Luczakowski. Mijały lata, pisałem powieści moje o Wrocławiu, prawda, nadszedł rok 2007 i mój ukraiński wydawca, który zdecydował się wydać książkę Koniec świata Breslau, zaprosił mnie do Lwowa na targi książki. I wtedy zakochałem się w Lwowie. Przyjechałem do tego miasta i zobaczyłem, że ono jest, stoi, że można je łatwo opisać. Czyli nie trzeba siedzieć w bibliotekach, tak jak ja siedziałem opisując Wrocław, bo Wrocław był zniszczony w 70%. Tylko żeby uczynić Lwów scenerią powieści, wystarczy tam pojechać, proszę Państwa, i sfotografować, zobaczyć te miejsca. Wspaniałe miasto, rzeczywiście pełne zieleni, pełne śladów polskości. Spotykałem Ukraińców, inteligencję głównie ukraińską, którzy mówią czysto po polsku, którzy nie mają tego nacjonalistycznego, takiego szowinistycznego nastawienia, jak niestety niektórzy wciąż na zachodniej Ukrainie są tacy jeszcze ludzie. Zatem spotykałem się z ludźmi życzliwymi, którzy pomagali mi poznać to miasto, odtwarzać je. I wtedy, w tym roku 2007, powiedziałem: koniec w niemieckim Wrocławie, mam dość tych klimatów niemieckich, teraz będę pisał o Polsce. O Polsce, bo Lwów to była Polska, prawda? Było to nasze wspaniałe, kresowe miasto. I zacząłem pisać, napisałem powieść Głowa Minotaura, powieść przejściowa między cyklem wrocławskim a lwowskim. W tej powieści występuje już nowy bohater, Edward Popielski, który jest podobny do poprzedniego bohatera, do Eberharda Mocka. To znaczy, ma takie same zainteresowania, na przykład lubi gry logiczne, chodzi do domów, powiedzmy, owianych i najlepszą sławą, uciech cielesnych zażywa, podobnie jak jego wrocławski przyjaciel, i tak dalej. Zrobiłem specjalnie taki manewr, żeby mój bohater nowego cyklu był podobny do starego bohatera. Dlaczego to zrobiłem? No bo chciałem, owszem, dokonać liftingu, czyli inna sceneria, inne miejsce, ale to nie miał być, to miał być tylko liftnik, a nie jakaś radykalna przebudowa, prawda? Dlatego bohater jest podobny. Jeżeli czytelnicy polubili mojego poprzedniego bohatera, to, miałem nadzieję, polubią i drugiego. I tak się też stało. Ksiądz Popielski nie sprzedają się gorzej niż Smokiem. Ludzie lubią tego bohatera, przyzwyczaili się do niego i nawet niedawno mój kolega prawnik wrocławski, pracujący na uniwersytecie, mówi do mnie: wiesz co? Studenci na forach internetowych nazywają mnie Łysol. No kolega faktycznie włosów nie ma. A mówi, ale to mi imponuje, bo to mi przypomina twojego bohatera, którego nazywali Łysy.
tego właśnie, tego Popielskiego. Czyli okazuje się, że ludzie mają dobre skojarzenia z moim bohaterem i cieszę się z tego powodu bardzo. Zatem, proszę Państwa, powstał nowy cykl Lwów i napisałem 3 powieści o Lwowie. A teraz pracuję nad 10. moją samodzielną powieścią, której akcja nie będzie się już rozgrywała w Lwowie, tylko wracam do Wrocławia. Ale do Wrocławia tuż po wojennego. Oto mamy listopad 1946 roku. Maruderzy sowieccy dokonują brutalnych gwałtów na Polkach. I Popielski, który jest w tym mieście we Wrocławiu, a jest, proszę Państwa, kim jest? Nie jest milicjantem? Nie. Nie jest ubekiem? Broń Boże, nie jest ubekiem. A kim jest? Jest pełnomocnikiem adwokata. Kimś w rodzaju prywatnego detektywa. Otóż Popielski jest poproszony o to, by prowadzić śledztwo w tej sprawie i poprowadzi śledztwo w sprawie tych odrażających czynów. Przy okazji ta powieść, którą teraz piszę, będzie miała silne zabarwienie takie uniwersyteckie. Dlaczego uniwersyteckie? Proszę Państwa, przez 15 lat pracowałem na uniwersytecie. W roku 2007 musiałem odejść z pracy. Musiałem, bo zaraz powiem dlaczego. Zrezygnowałem z pracy na uczelni. Z prostego powodu. Po prostu nie mogłem jednocześnie prowadzić dwóch żywotów. Żywotu pisarza i naukowca. Wprawdzie Plutarch, znakomity historyk grecki, napisał coś takiego jak żywoty równoległe, bio i parallelo, ale ja nie potrafiłem takich żywotów prowadzić. Zawsze brakowało mi czasu. Nie mogłem robić jednego i drugiego efektywnie. Pisałem książki zawsze w trakcie wakacji akademickich. W czerwcu wyjeżdżałem do mojej literackiej samotni w Wielkopolsce i tam siedziałem przez 2 miesiące po 8-10 godzin dziennie pisałem. Musiałem w końcu coś zrobić, zmienić moje życie, bo nie mogłem ani tego dobrze wykonywać. I podjąłem radykalną decyzję, drastyczną, zdecydowaną, odejścia z uczelni. Odszedłem z uczelni ku radości moich studentów, jak sądzę, ponieważ, drodzy Państwo, przez 15 lat nauczałem fascynujących zagadnień, takich jak gramatyka historyczna języka łacińskiego, jak gramatyka porównawcza języków starożytnych, jak powiedzmy metodyka nauczania języka łacińskiego i tego typu zagadnień nauczałem, a byłem, dodaję, dość wymagającym nauczycielem. I zwykle u mnie 1/4 nie zdawała egzaminu w pierwszym terminie. Zatem nic dziwnego, że kiedy z pracy odszedłem na uczelni, studenci odetchnęli z ulgą. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że powiem taką anegdotkę związaną z moim życiem jeszcze jako pracownika naukowego, że zauważałem ciekawą rzecz, że zawsze w czerwcu przed egzaminem z gramatyki łacińskiej, 2-letnim egzaminem niełatwym, wzrastała liczba moich wielbicieli studentów, mojej twórczości. Jako pisarza przychodzili do mnie i mówili: panie doktorze, jakie te książki są dobre, nam się podobają. Ja nie jestem naiwny, nie jestem młodzieniaszkiem, tylko znam życie i wiem doskonale, co tymi studentami kierowało. W związku z tym, no, sprawa prosta i pytałem ich tak samo jak innych, bez żadnej taryfy ulgowej. Tak, proszę Państwa, tak się toczyło moje życie jako nauczyciela akademickiego, aż w roku 2007, kiedy nie mogłem już połączyć jednego z drugim, zostałem pisarzem zawodowym. To się zbiegło w czasie z ukazaniem się mojej nowej trylogii lwowskiej i takie życie prowadzę do dziś. Życie dość systematyczne, mianowicie przez pierwszą połowę roku piszę książkę. Zwykle ją kończę w połowie lipca. W tym roku trochę się nie udało, ale z innych powodów. Zwykle w połowie lipca, a jesienią wyjeżdżam na spotkania autorskie. Spotykam się z moimi czytelnikami i moje teraz takie literackie tournée, można powiedzieć, po ziemi świętokrzyskiej, dzisiaj Kielce, jutro Staszów i Kazimierza, pojutrze Busko i jeszcze inne miejscowości, Sandomierz i Ostrowie, Świętokrzyski, którym jestem po raz drugi, będę opuścił tyle. To jest moja praca i częścią tej pracy jest dzisiejsze sympatyczne spotkanie z Państwem.
Proszę Państwa, mają Państwo na pewno wiele pytań, ale jeszcze nie minęło 45 minut, a ja jako stary belgier trzymam się ściśle czasu, zatem jeszcze będę mówił przez jakiś kwadrans i potem chętnie z Państwem porozmawiam. Na pewno są Państwo ciekawi, czy są szanse sfilmowania moich powieści, prawda? Ponieważ wielu czytelników, wielu dziennikarzy, którzy ze mną rozmawiają, pytają o to, czy jest to możliwe, czy są jakieś plany, czy może nawet wiem, kto mógłby zagrać główny.